dzień dobry. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak dodać więcej linków w profilu na Instagramie. Bo na Instagramie mamy miejsce na dodanie tylko jednego linku. Ale czasami może się to wydawać, że to jest niewystarczające, bo chcielibyśmy pokazać obserwującym nas tutaj osobom na Instagramie, że działamy w różnych miejscach w sieci. Czyli na przykład chcemy podlinkować z profilu na Instagramie do naszej strony, do naszego fanpage'a, może do jakiegoś innego miejsca strony, zapisów na nasz kurs na przykład, czy do naszego sklepu. Jak to zrobić? Tym bardziej, że na Instagramie, na naszym profilu na Instagramie mamy tylko miejsce na jeden link. Możemy tutaj skorzystać z narzędzia, które nazywa się Linktree, za pomocą którego tworzymy sobie odpowiednią stronę na tym właśnie narzędziu, na Linktree, i na tej stronie umieszczamy dowolną ilość linków prowadzących do naszych różnych miejsc w sieci. Czyli nasz profil na Instagramie będzie przekierowywał nas na naszą stronę na Linktree, a tam kolejno w dosyć przejrzysty sposób są umieszczone linki do naszych, czy to profili, czy strony, czy fanpage'u. Ja Wam może tak pokażę, przybliżę to na moim przykładzie. Mam taki profil na Instagramie dotyczący Paryża, gdzie publikuję notki dotyczące Paryża, jakieś ciekawostki lingwistyczne, ale też swoje osobiste przemyślenia. I z jednej strony chciałabym, żeby jak inne moje profile na Instagramie linkował do mojej głównej platformy, głównego bloga Wademeku Blogera, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli ktoś do mnie trafia na ten profil na Instagramie, to może bardziej interesuje go tematyka Paryża, czyli nauki języka francuskiego, więc chciałabym podlinkować na przykład tutaj do mojego bloga o Paryżu, do fanpage'a. Można podlinkować tutaj do grupy, ja na przykład mam grupę nauki języka francuskiego, no i oczywiście dodałam ten główny link, czyli do mojej platformy Wademeku Blogera. A teraz pokażę Wam, jak to zrobić w praktyce. Jest to bardzo, bardzo proste. Jeżeli czujecie taką potrzebę, to narzędzie jest bardzo, bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Zapraszam! Linktree, czyli program do dodawania linków na Instagramie. Czyli wchodzę do Linktree i teraz właśnie muszę się do niego zapisać. Zapisuję się do Linktree za pomocą mojego konta na Instagramie. Klikam i właśnie, tutaj mamy kilka opcji. Jest opcja za free, czyli możemy dodać nieograniczoną liczbę linków do naszego Linktree. Zobaczyć, ile razy ktoś kliknął na dany link i wybrać dowolny szablon. Czyli na razie próbujemy ten program darmowy. Teraz jeszcze muszę potwierdzić detale, podać swój adres mailowy. Czyli tak, start by creating your first link. Zacznij przez dodanie pierwszego linku. Bo tu przy tym koncie instagramowym przechodzę tutaj takie małe rozdwojenie jaźni, bo to konto, na tym koncie udostępniam właściwie swoje prywatne przemyślenia i zdjęcia z Paryża, ciekawostki gramatyczne czy lingwistyczne dotyczące języka francuskiego, jakkolwiek ze wszystkich kont na Instagramie linkuję do mojego głównego bloga, czyli Wademeku Blogera. I mój pierwszy link. Klikam na strzałeczkę. Wprowadzam tutaj opis i tutaj wprowadzam linka. Powinnam go włączyć. Teraz chcę dodać kolejny link, bo jeszcze mam bloga tematycznego, który nazywa się Paryż Nieznany. To jest taki malutki blog, ale wszystko to, co publikuję na Instagramie, to tutaj udostępniam na tym blogu. Więc dodaję mój kolejny link. Więc dorzucam tutaj jego adres i nazwę. Czyli Beata Red, blog o Paryżu. Czyli tak, czyli włączyłam obydwa linki. Teraz jeszcze dodam link do mojego fanpage'a, paryskiego fanpage'a. I znowu. I włączam ten link właśnie. Czyli teraz tak. Stworzyłam sobie te linki. Muszę skopiować link, który umieszczę profilu, czyli to jest link z Linktree, bo na Instagramie mamy miejsce na udostępnienie jednego linku w naszym profilu, czyli to jest ten link, ja go kopiuję
I teraz tak, kopiuję sobie ten adres. Przyznam się, że skopiowałam go sobie ręcznie i weszłam na Instagrama z telefonu i uzupełniłam ten link. Teraz przechodzę na mojego Instagrama i tutaj pojawia się link do Linktree. Na ten Linktree mam tutaj moje trzy linki prowadzące na trzy moje miejsca w sieci dotyczące nauki francuskiego, czyli mój fanpage o Paryżu, blog o Paryżu i moja platforma, czyli Wademeku Blogera. W ten sposób dzięki temu mój profil na Instagramie odsyła w trzy różne miejsca, których dotyczy, w których działam. Czyli daje nam taką możliwość pokazania wszystkich swoich miejsc w sieci. I to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia.